Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Dzień dobry, słuchajcie. Polski Uniwersytet Parkingowy. Dziwnie się po Polsce jeździ. Dzień dobry z Polski. Niedziela. Który? 19? Aż tak, że 19 dzisiaj? No może jest 19, no. Tylko oprócz tego, że ciepłość... To jeszcze nową kiją po krawężniku. Tymczasem zrobiliśmy część pierwszą programu. Zrobiliśmy Oświęcim. Teraz jesteśmy w Brzezińce. A tutaj już z nimi nie idę. Tu jadę zatankować. Będziemy zatankować na pipi, 18 minut stąd. Stąd 11 km znalazłem stację BP, na której jest AdBlue Skia. Tu są jakieś, widziałem jakieś tam dziwne wynalazki, stacje były. Jak jechałem nawet przez Oświęcim, no ale tu ani żadnego Rutexa, ani Totala, no żadna z tych moich kart oprócz DKV nie działa. A DKV to chciałbym nie używać. No to jest taka karta awaryjna, więc jedziemy te 10 km. To jest nic, ale zalejemy AdBlue do pełna. Chociaż tak myślę. 931 km. No nie, to mi nie wystarczy. 600, 900. Kurde. Chociaż jakbym dolał. Mam bańkę dziesiątkę. Nie. Normalnie, kulturalnie Skia zalejemy do pełna, a bańka dziesiątka dalej będzie nieruszona w celach czysto awaryjnych w autobusie. Tak jak powinno być. Więc jedziemy na BP koło fabryki Fiata w Tychach. To w sumie tak blisko. Chyba, że źle spojrzałem. Może po drodze jeszcze znajdę jakąś inną stację. Na bardzo upartego, mogę zapłacić gotówką, nie, bo w Polsce jestem. Skąd mam mieć polską gotówkę? Ale mógłbym zapłacić na przykład kartą. No ale proszę bardzo, w ten sposób oto mamy film Jeżdżenie po Polsce autokarem. Tego jeszcze, proszę Państwa, nie grali. Dziwnie, dziwnie. Jezu, jak ja nie lubię, jak oni naukładają tych rzeczy. Nie spodziewałem się, jak jadą, to trzymają, a jak już rzucą, to już jest koniec, to wszystko lata. Więc jedziemy. Jeszcze dojazd do Krakowa, stąd nas czeka potem. I koniec. I tak sobie wymyśliłem, bo jutro mam wolne, że jutro sobie wstanę o 6, pójdę na dworzec, wsiądę w środek transportu i pojadę w góry. A co? A sobie do Zakopanego pojadę dobrego kolegę odwiedzić. Górola. Zobaczyć, czy dudki się u niego zgadzają. Ino. Patrzcie, żabka. Fajnie, do żabki można pójść. Kurde. Ale czad. Właściwie to ja muszę iść do żabki, słuchajcie. Bo ja muszę kupić jeszcze... zaopatrzyć ich w polskie smaki. Chociaż taki miałem plan pierwotnie, że soplica jakaś na poczęstunek, ale że załatwiłem świeże łoscypki,
to nie będę ich rozpieszczał z przesady. Jeszcze pomyślą, że jestem ich dobrym kumplem. A tu nie ma AdBlueSkia? Nie ma. O, nie ma. Może chociaż HVO jest. Dramat. Pringlesów to powinni zabronić, nie? Powinna być taka zasada. Nie ma Pringlesów w autobusie. Najfajniejsze jest to, że my jesteśmy w województwie małopolskim, no. Takie górskie klimaty. Jezus. Wszystko tu im spada z tych foteli, naustawiali. Oni są dobrzy do gry, w granie w tom, w dżengę. Tam też trzeba tak naukładać, żeby się nie rozsypało, tylko że się zawsze rozsypuje i tak. Tutaj przyjeżdża do tego Oświęcimia i się zjeżdża z autostrady i się potem jedzie tymi krzakami i wiochami, to tak nie za ładnie tu jest, wam powiem. Znaczy, oczywiście są ładne domki i tak dalej, ale jest dużo brzydkich. Taka typowa wiocha, nie? Te przystanki z PRL-u, takie stare reklamy, banery wszędzie porozwieszane. No tak mało reprezentacyjnie tutaj to, jak się wjeżdża do tego kraju naszego jest. Jakaś szopa się rozsypuje. Tu coś. Więc tak, no, jest jak jest. Jechałem jakąś dziwną drogą. Mówię, pojadę, mieliśmy dużo czasu, dobry czas mieliśmy, więc się nie trzeba było spieszyć. Pojechałem krzaczastą drogą. No i patrzę, tonaż. Ale jest tabliczka, nie dotyczy autobusów, 10 ton. No to jadę. Jechałem do jakiejś pierwszej, lepszej wioski. Tam w wiosce skrzyżowanie i powtórzę. Nie! To nie było powtórzenie. Tam już było 10 ton bez tabliczki autobusy i co miałem zrobić? No, zamknąć oczy trzeba było, no. Śmiesznie! To jest strasznie dziwne uczucie, tak po Polsce sobie jechać zagranicznym autokarem do tego. Wisła, tu Wisła płynie, nawet nie widzisz, że tu Wisła płynie. Jako maniunia Wisłunia. To jest Wisła? No napisane jakby Wisła. Widzisz, tu przez Oświęcim Wisła płynie. No tak było napisane w Bieruń. Bieruninowy. No Wisła, no. Tak było napisane. Autokar w ogródku. Tak trzeba żyć. Tam był jeden, tu drugi. Wszystkie auta w autohandlu na niemieckich blachach, nie eksportowych.
jakim cudem, ja się pytam, taki wałek. A ja wiem, jakim cudem, bo teraz się przecież przepisy zmieniły i teraz to trzeba w ciągu 30 dni przerejestrować. Handlarze też muszą, co oni teraz kombinują pewnie z umowami niemieckimi jeszcze bardziej. Zawsze jak gdzieś patrzę na jakieś ogłoszenie i widzę coś takiego, to od razu dziękuję, nawet nie wchodzę. Jakby się trafiła jakaś żabunia taka, przy której się da stanąć, to by to nie było głupie. Robaczki, gdzie my tu jesteśmy? Proszę, takie pasy tylko są w Polsce. Taki wygięty i jeden mniej wygięty. Ale strasznie, uwaga, szkody górnicze znak był. Inne, droga, nie, tfu, ubytki na jezdni, szkody górnicze. Że co, tu jest droga zapadnięta? Patrzcie, autobus miejski, ale co to za linia jedzie? Ahoj! To może tu były szkody górnicze i się odszkodziły, wiecie? Tak, bo tu jakieś ograniczenie do 20 było. To tak po polsku skończyli, tylko znaków nie usunęli. Tu następne, zobaczcie, podwójne i szkody górnicze też. Ale tu też widać coś połatane, tu już szkód górniczych nie ma, ale to jest Polska, nie? Absurdy drogowe gonią inne absurdy. Tu się kończy pas rozbiegowy, wow. O co tu chodzi? Co tu konstruktor miał na myśli? Tychy, PKM Tychy. Nie ma tu żabki? Bieruń osiedle. Tychy lodowisko, Tychy Jana Pawła, lodowisko mają w Tychach i tam jest pętla. To jest czad. W ogóle to chyba, ten Bieruń, to takie przedmieścia Tych. Więc ludzie w Tychach już tutaj stąd pracują, dojeżdżają. To taki Pruszcz Gdański dla Gdańska. Zobaczcie, autohandel. Wszyscy tu sprzedają samochody, tylko wypożyczają miejsce na podjeździe od sąsiada. Panie Zenku, pozwoli pan postawić auto z kartką? A, no i no, stawiaj tam. Po śląsku tu się trochę chyba mówi bardziej, nie? Czy tak już po mało polsku. A, PKM Tych, zobaczcie. Tylko myślę, że ja jutro wrócę z mojej zaplanowanej wycieczki. Bo mówiłem, że zmiana formuły, nie będzie już filmów z takich przejazdów, ale to jest film wyjątkowy, bo to jest film po Polsce, o Święcim, Tychy i te klimaty. Takiej okazji może nie być. Jedzie kolega tym autobusem? To jedzie, proszę. Bardzo proszę. Szerokości. A jakieś numery linii to mają dziwne. M108? O co chodzi? Słuchajcie, widzę już. Nie widzę. Chciałem powiedzieć, że widzę już naszą stację, ale to jakaś inna stacja. W drugą stronę nie będę nagrywać, bo ile można nagrywać Tychy. I tu wyjątkowo płasko, ja myślałem, że tu bardziej górzyście. W Tychach jestem pierwszy raz. W Bielsku Białej byłem kiedyś i tam parę pagórków jest, ale tutaj jakieś Tychy. Kurczątko, powiem wam, zresztą to, co jest najlepsze w Tychach, to przecież każdy wie, że to nie jest motoryzacja,
tylko to jest piwo. Ale nie będę mówić jakie, bo to product placement będzie. Patrzcie, następny auto handel. Następny autohandel. Ściernie. Tychy Ściernie. Czy to jeszcze są? To nie są tychy, tylko to jest tamto. Cały czas mi w głowie siedzi Świerklaniec, ale to chyba nie tu, nie? A, tu jeszcze jest 50. Taka sztuczka. No i proszę, pola płasko. Pola płasko. No tam dalej są jakieś góry, ale to już daleko, no. Tu jaka wichura musiała być, jakie tam ściernisko było, gałęzi nałamanych. Kopalnia Piast, waga drobnicowa, hełm śląski. Proszę, no normalnie jestem w takim miejscu, w jakim nie byłem, nie spodziewałem się. Tu znowu zobaczcie jakieś górnicze dziury w jezdni, przynajmniej straszą znakami. Ale w praktyce tu chyba nic się nie dzieje. O nie, o tu coś, była dziura zalepiona. Ja się pytam, gdzie są te szkody górnicze? Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu. Widzicie? Takie coś nawet tutaj jest. I Castorame w Tychach mają 14 km, to kawał drogi. Stacja kontroli pojazdów. Normalnie jej się żyje, widzę. Tu ludziom niczego do szczęścia nie brakuje. Żabki nie ma. To trzeba tutaj przyznać. Dział sprzedaży sali. Pierwsza w Polsce laserowa myjnia samochodowa. What the fuck? Co to jest? To jest jedna z tych rzeczy, którą trzeba wygooglować, żeby sprawdzić. No i dobra, i przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym, albo już nawet nie. Tak wygląda jak stary wiadukt kolejowy. Znaczy, to na pewno jest wiadukt kolejowy. Pytanie, czy jeszcze są na nim tory. Według mapy są na nim tory, ale to wygląda raczej jak jakiś stary nasyp po prawej stronie, a nie czynna linia kolejowa. I tu gdzieś powinna być stacja BP. BP. Jest BP. I my tu skręcamy na Bieruń Stary. Takie rondo, że tu można tak wjechać z rozpędu, powiem szczerze, i się zajebać w tańcu. No dobrze, jest AdBlue, bardzo ładnie. Bardzo kulturalnie. I zapikaneczka z BP wleci. Idealnie. Yeah.